Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. W swoich słowach do wiernych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki podkreśla, że Bóg chce, abyśmy Go poznali i odwzajemnili Jego miłość. O godzinie 19:30 nasza stacja będzie transmitowała tradycyjną pasterkę z Watykanu. To wyjątkowy czas. Łamiemy się opłatkiem, pod choinką znajdujemy prezenty, ale w centrum tego czasu jest osoba, nie jest coś, ale ktoś. Jest Bóg, który przychodzi. Poprzez swoje wcielenie Bóg w Chrystusie mówi: jestem. Jestem obecny przy Tobie. I to w sposób taki, który ma Cię pozbawić lęku. Przychodzę jako niemowlę, bezbronne. Dziecka się nie boimy. Dobrze przeżyć święta, to jak mówi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, powiedzieć Panu: i ja jestem przy Tobie. W tym momencie mojego życia jestem przy tych, z którymi moje życie jest związane, połączone. Cała oprawa, wszystkie smakołyki, kolory, które są przyjemne i potrzebne, mają tylko nam w tym pomóc. Dziś Wigilia. Większość zasiądzie przy wspólnym stole, ale będą i ci, którzy zderzą się ponownie z cierpieniem i samotnością. Dzisiejszy wieczór to pamięć o wszystkich, o potrzebujących, o słabych, bo to przecież ich symbolizuje puste nakrycie. Jezus nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Przychodzi spotkać się z każdym, a ze żłóbka płynie przesłanie o miłości Boga, wskazuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. On nie chciał, abyśmy oddawali Mu chwałę jako Bogu dalekiemu i nieznanemu, ale stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać i odwzajemnić Jego miłość. Metropolita białostocki ksiądz arcybiskup Józef Guzdek zaprasza, by w te święta Bożego Narodzenia spojrzeć na Betlejem, gdzie, jak mówi, do miejsca, w którym narodził się Pan, można dostać się przez drzwi, które mają 1,20 m. Tylko dzieci mogą wyprostowane iść do Jezusa na spotkanie z Nim do groty betlejemskiej. Dorośli muszą się pochylić i to poważnie. Miłość i pokora to dwie siostry bliźniaczki i tej miłości, tej pokory potrzeba każdemu z nas, byśmy potrafili najpierw dostrzec siebie nawzajem, ale i otworzyć się na przychodzącego Boga i drugiego człowieka. W te święta w centrum jest miłość, nie egoizm. A to, jak miłość może wyglądać w praktyce, pokazuje nam inicjatywa podjęta przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie we współpracy z ambasadą Węgier w Warszawie. 1000 świątecznych paczek trafiło do potrzebujących dzieci w Libanie. To czy dotrą do szkoły, czy będzie prąd, czy rodziców tym razem będzie stać na ciepły posiłek, nigdy nie jest oczywiste. Częściej ludzie w Syrii mają dostęp do prądu niż w Libanie dzisiaj. Dzieci w Libanie doskonale wiedzą, czym jest kryzys, przez jaki przechodzi ich kraj, i nawet jeśli nie znają się na ekonomii, nie wiedzą, czym jest załamanie waluty, to widzą biedę. To wystarczy. A w Libanie jest jej bardzo wiele. Dzieci zawsze płacą najwyższą cenę, ale jednocześnie Liban może liczyć na swoich przyjaciół, czego doskonały przykład mamy tutaj. Tutaj, to znaczy w ambasadzie Węgier w Warszawie, do tych drzwi zapukał się profesor Waldemar Cisło, gdy szukał wsparcia przy zorganizowaniu 1000 świątecznych paczek dla dzieci z Libanu. Na miejscu paczki przygotowała kościelna fundacja, przez ręce której pomoc już wiele razy trafiała do najbardziej potrzebujących. W paczkach złożyliśmy głównie trwałą żywność, owoce suszone, ryże dla tych dzieci. Bardzo dziękujemy za inicjatywę i za całą logistykę. Przekazała ambasador Węgier. Praca humanitarna, jaką na Bliskim Wschodzie wykonuje Budapeszt, jest bardzo ceniona przez mieszkających tam chrześcijan. Wiemy, że ta pomoc jest bardzo efektywna i w imieniu chrześcijan z Bliskiego Wschodu na ręce ekscelencji bardzo dziękuję za to, co Węgry jako państwo robicie. 1000 świątecznych paczek to 1000 dziecięcych uśmiechów, 1000 powodów, dla których warto pomagać dalej. Jestem przekonany, że i w styczniu ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki i ze strony rządu polskiego będziemy mogli zainicjować kolejną akcję pomocy dla naszych przyjaciół w Libanie. Wskazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wszędzie tam, gdzie pojawia się pomoc, pojawia się też wdzięczność. Tę wdzięczność, jaka towarzyszy mieszkańcom Libanu, wyraził w kilku słowach ojciec Rami Wakim z kościoła grecko-melchickiego. W ubiegłym roku 10 tysięcy rodzin otrzymało pomoc, w tym roku do 1000 dzieci trafiły prezenty. Niezależnie od dużej różnicy w liczbach, nadal bardzo cenimy sobie tę pomoc. Bo wciąż jest ona pilnie potrzebna. Większość z około 300 szkół katolickich w Libanie może zostać zamknięta
zamkniętych. Gdy tak się stanie, będzie to kolejny argument dla chrześcijan, by opuścić Bliski Wschód. Kraj cedrów to kraj przesłanie, gdzie wyznawcy różnych religii potrafią żyć obok siebie. Tuż przed świętami do dyspozycji kierowców oddane zostały nowe odcinki dróg. Ułatwią one świąteczne podróżowanie. Jednak wybierając się na rodzinne spotkanie, nie zapominajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drogach. Czekają nas też wzmożone kontrole policji. Od środy kierowcy mogą korzystać z trasy kaszubskiej ponad 40-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożym Polem Wielkim a Gdynią. Ta trasa zmienia układ komunikacyjny na Pomorzu, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dla Słupska, dla Lęborka to oznacza, że do Trójmiasta będzie się jechało co najmniej 30 minut szybciej. A tak naprawdę, uwzględniając te korki, które wszyscy doskonale znają, około 50 minut szybciej. Droga ekspresowa S6, która ma połączyć Szczecin z Trójmiastem, ma być w całości gotowa w 2025 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa, że skomunikujemy te najtrudniejsze regiony, mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zawsze powtarzamy, że każdy zasługuje, każdy Polak mieszkający, bez względu na to, w jakiej części, w jakim regionie naszego kraju, zasługuje na to, aby realizowano tam inwestycje drogowe przez lata wyczekiwane. Na koniec przyszłego roku będzie już gotowa cała polska część trasy Via Baltica. Od czwartku dostępny jest 24-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 z Suwałk do przejścia granicznego z Litwą w Budzisku. Mamy ambicje, aby Polska stała się państwem, Polska stała się krajem pokrytym siecią bezpiecznych, przewidywalnych dróg szybkiego ruchu. Przed świętami oddany został również odcinek zachodniej obwodnicy Mielca pomiędzy Piątkowcem i Rzędzianowicami. Inwestycja jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu, mówi poseł Fryderyk Kapinos. Bardzo wiele przyjeżdża tutaj surowców, produktów, wyjeżdża z miasta, więc te drogi są bardzo, bardzo istotne. Z kolei w podwarszawskiej Zielonce został oddany do użytku tunel pod torami, którymi biegnie kolejowa trasa Real Baltica. Przeprawa ułatwi komunikację mieszkańcom. Na Mazowszu powstanie łącznie 12 takich obiektów pod międzynarodową trasą kolejową, mówi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Która jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia społeczności lokalnych, takich jak Zielonka, Wołomin, Ząbki, Tłuszcz, ale również z punktu widzenia całego województwa mazowieckiego, naszego kraju, no i naszych sąsiadów w państwach nadbałtyckich. Nowe drogi ułatwiają podróżowanie, ale kierowcy udający się na świąteczne wyjazdy powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, przypomina Przemysław Ratajczak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Bądźmy wypoczęci, zaplanujmy odpowiednio postoje, jeśli będziemy podróżować wiele godzin, ale co jeszcze? Na pewno sprawdźmy stan techniczny naszego pojazdu. W okresie świątecznym policjanci będą prowadzili wzmożone kontrole, głównie prędkości, trzeźwości kierowców, stanu technicznego samochodów oraz sposobu przewożenia pasażerów. Będzie więcej patroli na głównych ciągach komunikacyjnych w tych miejscach, gdzie dochodzi najczęściej do wypadków. Kierowcy powinni pamiętać, że odpowiadają nie tylko za siebie, ale również za swoich pasażerów oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące m.in. rejestrowanego bezrobocia. Wynika z nich, że w listopadzie bez pracy było ponad 800 tysięcy Polaków. W październiku stopa bezrobocia wynosiła 5,1%. Liczbowo było to 796 tysięcy osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Resort Rodziny i Polityki Społecznej szacował, że stopa bezrobocia w listopadzie utrzyma się na tym samym poziomie. Te prognozy się sprawdziły, co pokazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Choć w porównaniu z październikiem liczba rejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się o nieco ponad 4 tysiące, procentowo to nadal 5,1%. Jak wskazują eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, niewykluczone, że stopa bezrobocia w najbliższych miesiącach powędruje w górę. Ten wzrost ma być jednak niewielki. Solidarna Polska wylicza koszty, jakie ponosimy w związku z ETS-em i apeluje do premiera, by poparł on ustawę, która zawiesza ten system w Polsce.
Solidarna Polska powołuje się na dane z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wynika z nich, że luka ETS, a więc już te środki, jakie za granicą musimy wydać na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, wyniesie 33 miliardy złotych. Dziś, kiedy szacujemy polską składkę do Unii Europejskiej na nieco ponad 30 miliardów złotych, musimy zetknąć się z faktem, że drugie tyle, ponad już 33 miliardy złotych, Polska rocznie od 2022 roku będzie tracić na rzecz Unii Europejskiej. W praktyce to kwota, jaka będzie wspierała transformację energetyczną, ale nie Polski, tylko innych państw. Rząd bezskutecznie próbował w Brukseli obniżyć cenę uprawnień CO2. Żądał nawet zawieszenia unijnego podatku. Kierunek, jaki został obrany w Unii, zmierza jednak w stronę rozszerzenia systemu, nie jego ograniczenia. Dlatego propozycja Solidarnej Polski jest taka, by sprawę załatwić w kraju i to za pomocą ustawy. Projekt jest gotowy, a minister Zbigniew Ziobro apeluje do premiera, by ten poparł przygotowaną propozycję, bo koszty luki w ETS ponoszą Polacy. Płacą znacznie wyższe rachunki za prąd i za ciepło, które są efektem opłat, jakie są nakładane na polskie przedsiębiorstwa przez ten unijny system. Zbigniew Ziobro podkreśla, że koszty ETS-u to 3,5 tysiąca złotych na rodzinę. Kwota, jaką dzisiaj opisujemy, to jest 33 miliardy, ale w przyszłym roku będzie to już kwota przekraczająca 40 miliardów. Działanie systemu Solidarna Polska określa jako unijny haracz potęgujący drożyznę. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.